Tak więc dopiero co rozbiłeś się na tajemniczej, bezludnej wyspie i już ktoś chce cię zabić, a ty zupełnie nie wiesz, kim ta osoba jest. Ostatecznie okazuje się, że osoba ta nie zabija cię, a następnie przez całą twoją przygodę na wyspie spotykasz ją jeszcze parę razy, aż do jej końca. No i do tego właśnie momentu ani razu nie dowiadujesz się, kim właściwie ta osoba jest, ani jakie ma intencje. Ale kilka dni później wychodzi nowy update, który odpowiada na przynajmniej dużą część twoich pytań i właśnie tym update'em dzisiaj się zajmiemy. Tak więc Sons of the Forest otrzymało nowy update, który wyjaśnia kilka całkiem ciekawych rzeczy fabularnych i dopowiada co niektóre rzeczy, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Tak więc siemano wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie koniecznie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij zresztą mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem rzućmy okiem na tego nowego The Foresta, w sensie nową aktualizację do Sons of the Forest. Tak więc tak wygląda Sons of the Forest po nowej aktualizacji. No, nie zmieniło się za wiele, tak jakby. No może poza paroma szczegółami. Tak więc jakiś tydzień temu Sons of the Forest otrzymało nowy update, który jest naprawdę całkiem spoko. Przede wszystkim to, co mi najbardziej się w nim podoba, to swoiste, lekkie rozwinięcie wątku rodzinki Pufftonów, czytaj Barbary i Edwarda Pufftonów. Ponieważ teraz w tej nowej, zaktualizowanej wersji gry, w pomieszczeniu, jakim jest bufet, który opisywałem w filmie z wyjaśnienia fabuły, tak dokładnie jest to to samo pomieszczenie, do którego dostęp otrzymujesz po odnalezieniu karty Virginii, w którym też znajduje się stół, przy którym siedzą kanibale, jak wspomniałem w poprzednim filmie, Edward Puffton, tylko że to nawet nie jest on. Ponieważ nowa aktualizacja dodała w tej miejscówce dwóch nowych minibossów i uwaga, uwaga, są to dokładnie Pufftonowie minus Virginia, ponieważ jest to Edward Puffton i Barbara Puffton. Oni sami przemienili się w mutanty, czytaj coś na wzór jaskiniowych kanibali i podstawowa różnica pomiędzy walką z nimi a walką z kanibalami z jaskiń jest to, że ci będą troszkę mocniejsi, trochę więcej ciosów będzie trzeba w nich wpakować. Tak szczerze, jest to naprawdę mega spoko i dodaje sporego zamieszania do fabuły. Jednakże jednocześnie odpowiada na pytanie, co tak naprawdę stało się z Pufftonami. I okazuje się, że w trakcie swoistego obiadu na bufecie ci zamienili się w mutanty, kiedy to kostka uruchomiła się ponownie po zakończeniu się kolejnego cyklu. Wówczas wydarzyło się zasadniczo to, co widzimy pod sam koniec gry na tym etapie, co również spowodowało zamienienie się w mutanty większości osób w pobliżu, albo raczej wszystkich. Pozostaje tutaj natomiast pewne pytanie, mianowicie co z Virginią? Ona się nie zmieniła, zatem gdzie przebywała wówczas? Czy była wówczas w kostce? Czy być może... nie, to by nie miało sensu, że była w kostce. Być może była jakoś z dala od kostki, poza zasięgiem rażenia jej energii? No cóż, myślę, że kiedyś powinniśmy otrzymać odpowiedź na to pytanie, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Dobra, tymczasem przejdźmy do rzeczy, która według mnie jest absolutnie najbardziej interesująca, która też została przez ten update dodana, a mowa tutaj o tożsamości naszego kolegi w srebrnej kurtce, czy tam skafandrze. Tak więc kiedy gra wyszła w swojej pierwszej wersji te 3 tygodnie temu, pojawienie się ziomka w srebrnej kurtce było dość zagadkowe i w internecie trwało wiele sporów co do jego tożsamości. I myślę, że z pewnością najbardziej interesującą teorią w tej sprawie była ta, twierdząca, że jest to tak naprawdę Megan, pochodząca jeszcze z pierwszego The Foresta. Tak jest, Megan, córka czerwonego kanibala, który, aby utrzymać ją przy życiu, porwał Timiego w pierwszym The Foreście, a później, jako Eric, musieliśmy go uratować. Teraz, po latach, miała nagle pojawić się w Sons of the Forest, aby, nie wiem, zemścić się na Eriku za coś, albo... cokolwiek. Miał zostać bardzo złym agentem Sahary i wszystkich tutaj pozabijać, ale ostatecznie okazuje się, że... tak absolutnie nie było, a ta teoria jest błędna, ale zresztą co się dziwić. Kto by się spodziewał, że będzie inaczej? No, ja na przykład. Tak więc nowy update dodał wiele informacji na temat tej postaci, które możemy znaleźć w wielu miejscach w grze. Jedną z nich jest chociażby ten oto plik, który pokazuje absolutnie większość informacji, które powinniśmy wiedzieć na jego temat. Tak więc imię tej postaci to, przepraszam za łamanie akcentu, Jianyu Zhang. Zapewne wypowiedziałem to źle, więc jeżeli ktoś zna się na takim języku, to proszę poprawić mnie w komentarzach. Co interesujące, był asystentem działu do spraw operacji bezpieczeństwa w PuffCorp na wyspie, na której toczy się akcja gry. Ponadto na pewno nie jest on największym bossem na wyspie, ponieważ ma tylko i wyłącznie rangę C, czyli na pewno jest coś wyżej. Na bank. Aczkolwiek co do tej postaci po wyspy podrzucane są także inne informacje, a jedną z bardzo ciekawych jest ten e-mail, wysłany przez Hanka do Jacksona. Treść maila jest niezwykle prosta. Miej oko na Jianu, on może pracować dla Sahary. No dobra, tak więc przynajmniej część tamtej teorii w miarę się tutaj potwierdziła. Jest to ziomek pracujący dla Sahary, ale niekoniecznie jest to Megan. Aczkolwiek tutaj pojawia się pytanie, czym właściwie jest ta cała Sahara, tyle że bardziej pytanie to zadadzą osoby, które nie siedzą w The Foreście aż tak, więc szybciutko wam to wytłumaczę. Reszta pewnie będzie wszystko bardzo dobrze wiedzieć. Tak więc Sahara Therapeutics to korporacja odpowiedzialna za wydarzenia z pierwszego The Foresta. To właśnie oni prowadzili nieetyczne eksperymenty na wyspie, znaczy na półwyspie, oczywiście z tamtej gry. Oczywiście mądre głowy, które tam pracowały, wystawiały Bogu, ducha, winne dzieci na działanie różnych artefaktów, a później były kanibale i cała reszta. No, wiadomo, to nie skończyło się zbyt dobrze. Ogólnie eksperymentowanie przez gigantyczne korporacje w grach czy filmach nigdy nie kończy się dobrze, więc pamiętajcie sobie to na przyszłość. Jednakże dlaczego Sahara w taki sposób miałaby być zainteresowana PuffCorp i rzeczami, które druga korporacja robi? Ano, wiecie, wojny korporacyjne. Wiecie, jak to działa. Generalnie wspominałem już o tym w filmie z wyjaśnienia fabuły. Otóż z notatek, które znajdujemy w trakcie gry, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, że Sahara i PuffCorp miały kiedyś konflikt w przeszłości, a dokładniej dotyczył on Site 2, czyli wyspy, na której rozgrywa się akcja Sons of the Forest, a najpewniej było to podyktowane występowaniem tutaj różnych ciekawych artefaktów, których Sahara mogłaby użyć do kolejnych nieetycznych eksperymentów. Całe szczęście PuffCorp wylistowało wyspę, a Sahara dość mocno się wkurwiła. Tak więc najprawdopodobniej mądre łby z Sahary wynajęły tajnego agenta, a dokładniej Jianyu Zhanga. Dobra, powiedzmy, że będę mówił dalej po prostu Jianu, który to dostał się do PuffCorp i wbił no całkiem odpowiedni level, aby ich szpiegować, a także sabotować ich od środka, utrudniać ich robotę na wyspie. Najpewniej jednocześnie będąc w tym miejscu badał historię tajemniczej kostki, a wszelkie raporty zdawał Saharze. Tak więc to wszystko wyjaśniałoby jego obecność na wyspie, jego wrogie zamiary, jego pojawienie się na sali bankietowej czy tam w bufecie. Tak jest, bo gościu wtedy wali skok wiary z okna, albo chociażby również w kilku innych miejscach, tylko sytuacja ostatecznie przedstawia się tak, że do końca nie udało mu się wypełnić jego roli w 100%. Ponieważ pod koniec gry w jej obecnym stanie ten zamienia się w kolejnego mutanta, ponieważ nie udało mu się na czas wbiec do kostki i póki co tak właśnie przedstawia się jego historia. Jednakże mam wielką nadzieję, że na przestrzeni kolejnych aktualizacji on dostanie jeszcze jakąś swoją ukrytą historię w tle i że dowiemy się na jego temat czegoś więcej. A tymczasem w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, zostaw suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jesteś tutaj nowy, a poza tym dobijemy 300 000 widzów do moich urodzin 19 kwietnia, miejmy nadzieję, że nam się uda. Wpadnij także do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tam bardzo fajne rzeczy się już pojawiają i jeszcze lepsze będą się pojawiać. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów, mówi do was Mondar, miłego dnia wszystkim, życzę, siemano, trzymajcie się, cześć. Może się uda. Tak jakby. Prawie się udało. Yeah.